Cegielski w magazynie na Ekstraligi również, także trochę nam się to użyło, może nie pięknie z punktu widzenia Wrocławia, zobaczmy ten bieg 15 i skontynuujmy dyskusję, ale zobaczmy przy okazji, jak to się stało. Relaksem jest ta Traculika i Kołodzieja, tutaj błąd Janusza wykorzystuje natychmiast Wolfinden, który przez pewien moment miał okazję wyjść nawet na prowadzenie, ale Waculik bardzo sprytnie przykontrowując do małej zatrzymał Wolfindena, co wykorzystał znowu Kołodziej. Po prostu wytracił prędkość. Wolfinden musiał mocno wykontrować motocykl przez to zajechanie delikatnej drogi przez Martina. Wszystko w ramach sportowych zasad, ale jednak taktycznie bardzo dobrze to rozegrane. No i Wolfinden spada. Mówiliśmy o tym, że trzeci bieg pod rząd, że jednak zmęczenie, że silniki spuchnięte, że może dmuchawy. To mnie zaniepokoiło będzie... wtedy, Robert, jedna rzecz. Pamiętaj, zwróciłem za to uwagę, że właśnie na poza antenie, jak żeśmy rozmawiali, że zmęczenie to jedno, czy, bo to siłą rzeczy, no nikt nie musi jest, tak być, wiadomo, nie szans, nikt nie jest niezniszczalny, ale druga rzecz, tam te prace przy gaźniku, ja dokładnie też tego nie widziałem, ale tam chyba zmiana dyszy jeszcze była. Tak, no to zawodnik wyciągnął jakieś wnioski, chciał zmienić. Ja powiem tylko jedną rzecz, na tarnowskim torze ciężkim, na swoim przykładzie, trzy biegi pod rząd, bardzo dobrze przygotowany fizycznie, zawsze dbałem o takie rzeczy. Proszę mi wierzyć, że po trzecim biegu nie mogę z motocykla prawie zejść. Wygrałem wszystkie trzy, ale na ciężkim torze kopnym po prostu człowiek traci swoje parametry fizyczne niestety.